Zaginiona księżniczka. Dawno, dawno temu, burzliwy wieczór, sztorm zebrał się na dwóch potężnych morzach na wieść o narodzinach dwóch małych dziewczynek, które przyszły na świat w tym samym czasie. Jedna była księżniczką z rodziny królewskiej z dalekowschodnich wzgórz. Nazywała się Noami. Druga dziewczynka urodziła się skromnej parze pasterzy, którzy mieszkali na wielkich zachodnich łąkach. Dostała na imię Daisy. Noemi przez lata w pałacu była bardzo kochana przez swoich rodziców. Każde jej żądanie było spełniane z radością, czyniąc ją coraz bardziej arogancką. Jaki śliczny! Mamo! Tato! Ja chcę księżyc! Księżyc? Ale jak? Nieważne jak! Ja go chcę! Ale... Oczywiście, kochanie. Mi. Straże, przynieście księżniczce księżyc natychmiast. O? Tak, wasza wysokość. Proszę, kochanie, jest cały twój. Mi. Jej! Tymczasem w domu pasterza. Daisy, czy mogłabyś posprzątać w swoim pokoju? Mamo, pobrudzę moją najnowszą sukienkę. Proszę, zrób to sama. Dobrze, kochanie. Daisy była tak rozpieszczona i zepsuta przez wychowanie, które sprawiało, że stawała się coraz to bardziej dumna. Czyż nie jestem najpiękniejsza? Czy nie zasługuję na najlepsze? Czyż nie jestem najpiękniejsza? Czy nie zasługuję na najlepsze? Zasługuję! 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 Urodzone obie pod tą samą gwiazdą i niesamowicie do siebie podobne. Kiedy skończycie 18 lat, obu wam dam lekcję. Dlatego, gdy nadszedł ten dzień, wróżka chrzestna postanowiła odwiedzić pałac Noemi. Ach, nikt mnie nie słucha! Mam już dość tego miejsca! Jesteś tego pewna? He? A ty to kto? Jestem twoją wróżką chrzestną. Wróżką chrzest co? Mówiłaś, że masz już dość pałacu, prawda? A co jeśli dam ci szansę zamieszkania w innym wybranym przez ciebie miejscu? O, ja bardzo chętnie bym się stąd naprawdę wyniosła, ale dlaczego miałabyś to zrobić dla mnie? Tak jak powiedziałam, jestem twoją wróżką chrzestną. Noemi znalazła się w ogromnej i olśniewającej galerii zdjęć. Co? Gdzie jestem? O, witaj, jesteś w pokoju wyborów. Nasze obrazy są magiczne i jeśli przejdziesz przez nas, możesz wejść dokąd chcesz. Tak, wybierz mnie. Nie, wybierz mnie. Wybierz mnie. Wybierz mnie. Nie, wybierz. Nie. Naomi spojrzała na obraz, na którym były bujne i bezkresne łąki, a rzeki błyszczały jaskrawym błękitem. Czuję się tak, jakby to miejsce wołało do mnie. Wybieram to. Stanęła przed obrazem, weszła do niego i zniknęła. W międzyczasie wróżka chrzestna odwiedziła Daisy. Moje kochane dłonie! Jak można mnie prosić o wykonywanie takiej pracy? Nie chcę już tutaj zostać! Jesteś tego pewna? A, kim jesteś?
Wróżka przedstawiła się, ale Daisy spojrzała na nią tylko podejrzliwie. Dlaczego miałabym ci wierzyć? Cóż, w swoje 16 urodziny cały dzień płakałaś, ponieważ nie dostałaś upragnionego prezentu. Ha? Skąd o tym wiesz? Jak już mówiłam, jestem twoją wróżką chrzestną. Okej, zobaczymy. Wróżko chrzestna. Wyciągniesz mnie stąd? Oczywiście. Gdzie ja jestem? Jesteś w pokoju wyborów. Możesz iść dokąd chcesz, przechodząc przez którykolwiek z tych magicznych obrazów. Wow! Który mam wybrać? Wybierz mnie! 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 Daisy wędrowała, zachwycona pięknymi obrazkami. To jest... Mój nudny dom! Zaraz, kim jest ta dziewczyna? To była Noami, ale Daisy bezinteresownie ruszyła dalej. Zobaczyła zdjęcie królestwa Noami z jej wielkim zamkiem i majestatycznymi, powiewającymi flagami. Ten jest idealny pałac! Oh, wow! Szczerząc się radośnie do siebie, ostrożnie przeszła przez obraz. Dziewczyny dotarły teraz do swoich ojczyzn, gdy ich wróżka chrzestna przyglądała się temu. Tymczasem rodzice Noemi byli zrozpaczeni jej zniknięciem. Król wysłał swoich żołnierzy do wszystkich zakątków królestwa i poza nim, ale nikt jej nie znalazł. Wow, jaka wspaniałość! Ale jak ja tam wejdę? Po chwili zauważyła królewską pokojówkę. A? Musi pracować w pałacu. Też zaciągnę się tam do pracy i w ten sposób tam wejdę. W ten sposób Daisy zdołała znaleźć pracę w królewskiej kuchni. Ale w domu jej rodzice w skrajnej rozpaczy desperacko próbowali ją odszukać. Daisy! Ach, gdzie jesteś? Pasterka była zdumiona, widząc Noemi śpiącą smacznie na ziemi. Przechodząc przez obraz, wykończona straciła przytomność. Kiedy księżniczka się obudziła, ze zdziwieniem stwierdziła, że jest w małym domu, pokrytym strzechą. Gdzie ja jestem? Znaleźliśmy cię w pobliżu krzaków. Byłaś nieprzytomna. Przynieśliśmy cię. Musisz być głodna. Nie życzę sobie dostawać zwykłe jedzenie. Ja jestem księżniczką. Para była zaskoczona tą deklaracją. Może jest w szoku, biedna dziewczyna. Co ty tam szepczesz? Daj mi coś lepszego do jedzenia. Proszę bardzo. Chodź, kochanie. Pozwól zjeść naszemu gościowi. Naomi patrzyła z niezadowoleniem na jedzenie, ale gdy jej żołądek zawarczał z głodu, zjadła je. W ogóle nie myślała o okazaniu im wdzięczności. Schodząc na dół po schodach po posiłku, usłyszała smutny szept rozmowy pary. To był ostatni kozi ser, jaki mieliśmy. Nie martw się, kochanie. Musimy być mili dla dziewczyny. W końcu jest w tym samym wieku, co nasza córka. Nie przypomina mi Daisy. Na kolację zostało jeszcze trochę chleba i rosołu. Tak, przynajmniej nie będziemy głodni. Co? To była jedyna rzecz, jaką mieli? I dali ją mnie? Nagle Noemi poczuła wyrzuty sumienia, że zachowywała się tak niegrzecznie. Nigdy nie czuła wstydu, ale to, co było teraz, stało się początkiem dobrej zmiany w jej zachowaniu. W miarę upływu dni Noemi zaczęła obserwować, czuć
i stopniowo pomagać biednej parze. O! To jest przepyszne! Cieszę się! Dziękuję ci, że obrałaś ziemniaki, a teraz wcinaj! Podczas gdy Noemi zmieniała się na dobre, Daisy przeżywała okropny czas w pałacu. Daisy, umyj naczynia! O, tak! Daisy, upewnij się, że sztućce błyszczą! Tak! Daisy zachowywała się słodko wśród wszystkich obecnych. Ale ludzie wiedzieli, jakie były jej prawdziwe uśmiechy. Ale muszę się wydostać z tej kuchni. Wszyscy tutaj są wredni. Osoba tak dobra jak ja nie pasuje tutaj. Pewnego dnia Daisy dowiedziała się od innych o zniknięciu Naomi. Kiedy rozpoznała na zdjęciu Naomi, padła na pomysł. Już wiem, co robić. Proszę bardzo, odrobina soli i jeszcze troszkę, i jeszcze troszeczkę. Co? Kto doprawiał tę zupę? Przyprowadzić mi tę osobę. Jak śmiesz przyrządzać mi coś tak okropnego? A nie, ja to zrobiłam celowo, żeby zwrócić na siebie uwagę. Bo, wasza wysokość, ja wiem, gdzie jest twoja córka. Co? Gdzie? Jest w mojej ojczyźnie. Mogę was tam zaprowadzić, ale... Ale? Chcę za to nagrody. Nie ma nagrody? Nie ma księżniczki? Król zacisnął zęby, ale na myśl o odnalezieniu swojej ukochanej Noemi zgodził się. Wkrótce ruszyli na łąki. Daisy nigdy nie myślała o krzywdzie, jaką wyrządziła swojej rodzinie. Myślała tylko o otrzymaniu nagrody. Gdy tam dotarli, zobaczyli Noemi śmiejącą się z pasterzem i pasterką. Trudno było rozpoznać ponurą niegdyś księżniczkę, która miała teraz błyszczące czerwone policzki i uśmiechniętą twarz. To naprawdę Naomi? To jest, och, moja Naomi! Śmialiście ukraść moją córkę? Mamo? Tato! Czekajcie! Ale król był zbyt wściekły i wysłał straż na biedną parę. Widząc to, Daisy zadrżała ze strachu. Nie wiedzieliśmy, że jest księżniczką. Cisza! Zostaniecie za to uwięzieni. Co? Daisy! Znasz ją? Przyprowadziła nas tutaj, ale ona też będzie uwięziona. O nie! Proszę, wasza wysokość! Uwięź nas, jeśli chcesz, ale oszczędź naszą córkę. Widząc, jak jej rodzice błagają o nią nawet po tym, gdy wiedziała, że ich skrzywdziła, poczuła wstyd, że zawsze tak źle ich traktowała. Mamo, tato, ja bardzo was przepraszam, że byłam taką nieznośną córką. Nagle pojawiła się w pełni uśmiechnięta wróżka chrzestna. Drogi królu, to ja namówiłam Noemi, żeby opuściła pałac i nauczyła się w końcu być miłym człowiekiem. Co? Drogi pasterzu, przekonałam też twoją córkę, żeby opuściła te łąki i nauczyła się być pokorną. Wygląda na to, że obie odrobiły swoje lekcje. Ja tak. Już nigdy, nigdy nie będę taka dumna. Ja bardzo przepraszam, że się tak zachowywałam. Nawet kiedy wiedzieliście, że przysporzyłam wam tyle bólu, nadal chroniliście mnie. Kochanie, zawsze będziemy cię kochać, choćby nie wiem co. Tato,
Proszę, uwolnij ich. Bardzo dobrze się mną opiekowali i bardzo dużo się od nich nauczyłam. Bardzo dziękuję wam za to, czego się nauczyłam. Teraz już rozumiem, jak bardzo byłam nikczemna. I obiecuję, że się zmienię. Dziękuję, wróżko chrzestna. Bardzo jest nam przykro, że tak się zachowywaliśmy. Jestem naprawdę bardzo z was dumna. I zawsze będę się wami opiekować. Cóż, do widzenia. Naomi i jej rodzice pomachali Daisy i jej rodzicom na pożegnanie, po czym wrócili do pałacu. Daisy, zgodnie z obietnicą, zmieniła się w taką pokorną i sympatyczną córkę, co niezmiernie ucieszyło jej rodziców. Noemi również stała się uprzejma i miła, co zaskoczyło wszystkich, ale tym bardziej jeszcze ją kochali. Obie dziewczyny nauczyły się, że będąc pokornym i życzliwym dla innych, możesz otrzymać tylko tyle miłości, ile dajesz. Ale dawanie jest ważniejsze niż otrzymywanie. A ja zawsze upewnię się, że o tym pamiętają.